Cześć wszystkim bardzo serdecznie, tutaj jak zwykle Zed. Dzisiaj myślę, że prawdopodobnie będę miał dla was tutaj kilka może takich losowych tematów, może także jedną z moich gier, nie wiem jeszcze tego na pewno, no ponieważ po prostu komentator zmiennym jest niczym kobieta, jeśli nie wiecie, jak zwykle nazywam się Zed. I chyba to już powiedziałem, w każdym razie mamy dzisiaj naprawdę bardzo fajną grę. Otóż, mamy tutaj jednego z diamentowych zergów, który jest w zasadzie chyba nie za bardzo znany. Jest to Sushi, bardzo ładna nazwa, bardzo ładne danie. Jeśli nie wiecie, to spróbujcie. W każdym razie znajduje się w czasie grania tej gry znajdował się on na 14 pozycji w swojej dywizji diamentowej, więc nie jest to jakiś tam super lamerski gracz. Jednakże bohaterem będzie tutaj Spectral i jeśli nie wiecie, dlaczego jest bohaterem, za chwilę to wytłumaczę. Oczywiście na samym dole znajduje się zapewne tutaj w opisie, jeśli oczywiście ogarnąłem wszystkie opisy, bo wiem, że nie ogarniam, znajduje się link do tematu na Team Liquid dotyczący tego gracza. Spectral jest graczem, który jest sparaliżowany. To znaczy, że nie ma władzy w nogach, ma częściową władzę w rękach, bardzo niewielką, co zresztą będziecie mogli zobaczyć na jego replayu. Musi mieć na przykład myszkę cały czas przy sobie, żeby w ogóle móc w nią trafić i tak dalej. W każdym razie zobaczycie, co tutaj się będzie za chwilę działo. Jeśli zauważycie, to ten gracz po prostu gra no, jak normalny gracz. Może jego APM nie jest jakieś ogromne, ponieważ posiada tutaj 20, jednakże no, gra tutaj przeciwko diamentowemu zergowi i zaraz zobaczymy, co się będzie działo, więc naprawdę już od samego początku wielkie yo dla tego gracza, który rozpoczyna tutaj od budowy podwójnych baraków. Mamy tutaj baraki w bazie oraz baraki w naturalu, tutaj zaraz pod rampą. Można by powiedzieć, że jest to taka bardzo interesująca odmiana Makaraxa. No nie za bardzo można by to tak sklasyfikować, jednakże można by tutaj tak troszeczkę to podpisywać. W każdym razie Sushi rozpoczął od pierwszej haczerki i zapewne zaraz rozpocznie budowanie tutaj spawning pula, którego na razie jeszcze nie widać. Bardzo ryzykowna taktyka tutaj na tym Steps of War, no i stara się tutaj wejść bardzo fajnie, ponieważ tutaj, jeśli zauważyliście, Sushi w ogóle nie jest w stanie powiedzieć, co znajduje się tutaj na górze tej rampy. Więc tak naprawdę... A, jeszcze no, do tego można tutaj zablokować tą rampę jedynie dwoma budynkami, co także jest bardzo, bardzo fajne. Problemem oczywiście są roacze, które atakując tutaj te baraki z zasięgu, tutaj jest ogromne miejsce, ogromna tutaj... ogromne półkole stworzyć, żeby te budynki atakować. Więc to nie jest takie hop siup do przodu. W każdym razie mamy tutaj trzecie baraki, które są budowane. Jak na razie wszystkie bez absolutnie żadnego dodatku. No i widzimy, że Sushi w tym momencie kończy budowanie swoich baraków, także to już ta wylęgarnia jest zbudowana, no i naprawdę teren będzie musiał się tutaj nieźle napocić, żeby swojego przeciwnika jakoś tutaj dogonić, jeśli chodzi tutaj o wydobycie. Jak na razie Sushi oczywiście zbyt wiele tych dronów nie posiada, ale dodatkowe możliwości, jakie daje mu tutaj ta druga haczerka, na pewno bardzo mu pomogą. Jak na razie mamy tutaj 3, 4, 5 baraków, więc będziemy mieli 5 racks push, oczywiście przed 1-1-2, jeśli dobrze kojarzę, miało miejsce coś takiego, co się nazywało 5 Rack Reaper, czyli 5 baraków z tech labami, w których po prostu pompowało się reapery przeciwko zergowi, później z przejściem chociażby w barudery. Bardzo, bardzo fajny, bardzo fajny push miał wtedy miejsce. W każdym razie Sushi buduje swojego spinecrawlera, zniszczył oczywiście tutaj tego SCV, no i zobaczymy, czy będzie starał się na coś innego niż tutaj te zergingi decydować. Jak na razie widać, że buduje 2 queeny, duża ilość marinów w tym momencie jest tutaj budowana, no i Spectral jak na razie cały czas bez gazu. Wydaje mi się, że będzie tutaj troszeczkę grał all-inowo, za chwilę zobaczymy, co będzie miało miejsce. Jak na razie, tak jak mówiłem, nawet nie zbiera tutaj w ogóle gazu, no więc jest to naprawdę bardzo opóźniony tech, no i zaraz zobaczymy, co będzie miało miejsce. W każdym razie buduje cały czas mariny, coraz więcej marinów jest tutaj budowanych, jeśli zauważymy, no ma tutaj trochę tych minerałków. Zapewne zaraz rozpocznie coraz większe je wydawanie. Tymczasem Metabolic Boost jest wymyślany już. No i jednak mamy tutaj Evolution Chamber. Jednak będzie tutaj może plus jeden dla zerglingów. Takie plus jeden zerglingowe z dużą ilością chociażby zerglingów i bane'ów. To jest bardzo interesująca taktyka, która jest rzadko używana, jednakże no może przynosi tutaj dosyć duże interesujące wyniki. W każdym razie myślę, że zerk jest troszeczkę źle przygotowany tutaj na ten push, który zaraz chyba powinien tutaj... jeszcze all-inowo! No naprawdę mi się to podoba. Spectral tutaj zostawił jedynie garstkę SCV-ów tutaj w swojej linii minerałów, to jeśli zauważymy, tutaj jego przychód jest już naprawdę do tyłu, to jest jedynie 400, ledwo 400 kontra tutaj ponad 1000 już w wykonaniu zerga, no i za chwilę będzie miał miejsce ten push. Tych jednostek jest naprawdę bardzo dużo, mamy tutaj 18 marinów, 14 SCV-ów znajduje się w ogóle, ale tutaj mamy ich aż 7, więc jednak tutaj połowa tych SCV-ów została wysłana. Bardzo, bardzo mocna armia kontra jedynie 2 zerglingi oraz 1 spinecrawler, no i wygląda na to, że Sushi
W tym momencie dopiero buduje ogromną ilość zerglingów, jest ich dokładnie 20, także Bane Ignis jest zbudowany, no ale pytanie brzmi oczywiście, czy zdąży z tymi Bane'igami. Druga wylęgarnia troszeczkę tutaj za bardzo przesadził z tymi dronami i niestety nie posiada zbyt wielkiej armii, żeby obronić się przed tym buszem, no i zaraz zobaczymy, co mają miejsce. Nie ma tutaj żadnych upgrade'ów, SCV-y starają się tutaj tankować obrażenia i robią to naprawdę bardzo dobrze, zerglingi nie są w stanie tutaj przejść. Spinecrawler bardzo szybko pada, no i wygląda na to, że jest to bardzo zła sytuacja dla Zerga, który puluje wszystkie drony ze swojej linii minerałów. Te drony padają także bardzo szybko przeciwko tak ogromnej ilości ilości Mariów. Spójrzcie się tutaj, troszeczkę źle były te zerglingi przesunięte z bazy, no i wygląda na to, że ta wylęgarnia zostanie zniszczona bardzo, bardzo szybko, ale chwila, moment, ponieważ nie niszczy tej wylęgarni, wybiega tutaj do maina, gdzie jest ten Bane Ignis, wygląda na to, że znajduje się tutaj, ale nie ma tutaj żadnych zerglingów, które mogłyby się w te Bane'y wymorfować, dopiero tutaj jakaś ich ilość. O, i bardzo źle tutaj Sushi, w złej sytuacji tutaj stara się atakować swojego przeciwnika, SCV-y zostały w ogóle tutaj zignorowane, no i jeszcze stara się, chyba będzie w stanie zniszczyć te mariny, ale spójrzcie, jak mała ilość. Jedynie dwa drony znajdują się tutaj kontra 10. Jeden dron teraz jedynie, no nie został tutaj zniszczony. Jeden dron kontra 7 SCV, 7 marinów. Cofa tutaj w tym momencie te swoje mariny. No jeden tutaj w bieg zostanie tutaj poświęcony. Ale wygląda na to, że Terran może wygrać tą grę. Jeszcze tutaj myślę, że mógłby to tę grę wygrać. Stara się jeszcze tutaj, dwa muły są w tym momencie rzucone, więc Zerg, przepraszam bardzo, Terran, no jeszcze stara się tutaj odnowić swoje wojska. Terran cały czas tutaj buduje jednostki, jeśli zauważyliście. Ma już troszeczkę marinów, no i wpadają te zerglingi, bardzo zła sytuacja. I w tym momencie Sushi poddaje grę. Więc naprawdę niesamowity all-in w wykonaniu Spectrala, który można powiedzieć troszkę wyczuł swojego przeciwnika właśnie z tą wylęgarnią. Bardzo ryzykowna taktyka, troszeczkę za bardzo przydronował tutaj Sushi, no i Spectral naprawdę bardzo mocno ukarał ten build w wykonaniu Zerga. No i tak jak mówiłem, panie i panowie, ten człowiek nie potrafi się sam poruszać, więc naprawdę ogromny po prostu szacunek dla gracza, który pokonuje graczy z diamentu, no i pokonuje swoje własne słabości, to jest naprawdę niesamowite, więc tutaj może jeszcze tak troszeczkę badmanersko, jeśli ktokolwiek z was będzie chciał sobie kiedyś po przegranej powyzywać swojego przeciwnika od noobów, to może pomyślcie jednak o tym, że są gracze, którzy nawet nie potrafią chodzić, a potrafią wymiatać w StarCrafta i to jest naprawdę niesamowite, więc wielki szacun dla tego gracza, wielkie yo za wygraną. Ja oczywiście nazywałem się Zed, dzięki wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnej grze.